Cześć. Dziś znowu środa. Z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Zapraszam Was na kolejny odcinek o srebrze i złocie, a dzisiaj zwłaszcza o srebrze. Mam dla Was bardzo fajny temat. Moim zdaniem Polacy rzucili się na srebro i złoto. Przede wszystkim na srebro. Czy mamy górkę na srebrze, czy już jest ten słynny owczy pęd? Może trzeba sprzedawać, kupować? Jak to wygląda w Polsce? Przedstawię Wam swoje argumenty, dlaczego moim zdaniem mamy boom na srebro i kolejna dekada będzie należała do srebra. Zapraszam Was na odcinek. A teraz przedstawię Wam, dlaczego moim zdaniem Polacy oszaleli na punkcie srebra inwestycyjnego. I teraz leci pierwszy punkt. Coraz więcej osób kupuje srebro w ogóle niezwiązanych z rynkiem. Widzimy to na YouTubie, gdzie coraz więcej mamy filmików osób w ogóle niezwiązanych z rynkiem srebra, kupujących swoje pierwsze bulionowe monety i chwalące się tym wszem i wobec. Tutaj macie kilka przykładów, pokazuję właśnie zdjęcia ludzi, którzy kupili srebro w celach ochrony swojego majątku. I to ludzie, którzy mają naprawdę po kilka tysięcy subskrypcji, czyli naprawdę dużo ludzi ich ogląda. Po drugie, dlaczego mamy boom na srebro w Polsce? Zobaczcie, ile kanałów o srebrze i złocie powstało w ciągu ostatnich dwóch, no może trzech lat. No zabawmy się, zgadnijcie, ile takich kanałów jest na polskim YouTubie? 5, 10, no, 15? Słuchajcie, liczyłem ostatnio, bo gdzieś tam śledzę rynek, oglądam inne kanały. Naliczyłem ponad 40 takich kanałów. No, niektóre wydają częściej filmiki, niektóre dotyczą tylko rozpakowań, ale mamy naprawdę wysyp filmików, kanałów mówiących o srebrze i złocie. Ja bardziej tutaj oglądam filmiki i edukuję się w zakresie srebra, więc no gro tych kanałów no to dotyczy srebra właśnie. Co jest jeszcze ciekawe, bardzo dużo z tych kanałów ma wyświetlenia w dziesiątki, a nawet setki tysięcy z filmiku. Przyjrzyjcie sobie, ile osób ogląda takie filmiki i niech kilka procent przynajmniej jeszcze kupi srebro, no to sami widzicie, jak ten rynek się zwiększa. Jeszcze dodam, że kilka lat temu takie filmiki były naprawdę niszowe. No teraz też no nie ma co oszukiwać, że jeszcze nie jest tak duże zainteresowanie srebrem jak w Stanach czy Niemczech, ale Polacy idą w dobrym kierunku. Trzeci taki czynnik, który zauważyłem, to jest liczba dealerów srebra, która po prostu wyrasta jak grzyby po deszczu. Jeszcze 5 lat temu, 7, no już nie mówię 10, było dosłownie kilka sklepów, gdzie można kupić było srebrną monetę. Sam wiem, bo jak kupowałem pierwsze monety całkiem przez przypadek, natrafiłem gdzieś na duży sklep w Warszawie, z którego pochodzi jeden z nawet kilku dealerów w Polsce. Także cały czas ten rynek wzrasta. No i wszyscy znajdują jakąś swoją niszę i wszyscy się rozrastają. Mało tego, jak robiłem przegląd sklepów sprzedających srebro w Polsce, nawet taki odcinek zrobiłem o złocie, gdzie tam obdzwaniałem i mówiłem, ile aktualnie kosztuje uncja złota, to znalazłem ponad 20 takich sklepów. A jeszcze na pewno do wszystkich nie dzwoniłem, ale już to pokazuje siłę, że srebro jest, że srebro zmierza w dobrym kierunku. Czwarty podpunkt, może taki zza kulis, pokazujący, że mamy boom na srebro w Polsce. Mianowicie to są moje rozmowy z dealerami, które oglądacie w niedzielę. Dealerami srebra i złota. Przede wszystkim srebra, bo tutaj o srebrze ten odcinek. I powiem Wam, że mogę wyciągnąć jeden wniosek, że mają naprawdę fajne obroty i
liczba zainteresowanych srebrem ciągle wzrasta. Nigdzie nie mogłem znaleźć danych dotyczących rynku srebra w Polsce. No nie wiem, jeśli wiecie, gdzie są gromadzone dane o srebrze inwestycyjnym, no to dajcie mi znać, bo mam jakieś tam szczątkowe informacje. No ale jakby nie patrzeć, to wzrosty sklepy mają nie kilka procent, nie kilkanaście, a nawet kilkaset procent rok do roku. Kolejny czynnik mówiący, że mamy boom na srebro, ale tu przez perspektywę złota bardziej też bym patrzył, mianowicie reklamy w internecie, a ostatnio jak zacząłem z synem oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zacząłem oglądać jakąś telewizję, to właśnie co mnie zaskoczyło, to reklamy złota w telewizji. Więc tutaj mamy telewizję, internet, nie wiem, w radiu, radio nie słyszałem takich reklam, ale jeśli są reklamy złota, to już naturalnym jakby czynnikiem jest to, że jeśli ktoś kupuje złoto, to zainteresuje się też również srebrem, bądź przynajmniej poczyta o tym srebrze, co to jest, tak dalej. Więc jeśli tutaj mamy reklamy złota, to i gdzieś tam na ten rynek srebra też coś tam spłynie. Dobra, to jest moje takich 5 podpunktów, które zauważyłem, że ten rynek srebra zmierza w dobrym kierunku w Polsce. A teraz pytania, które zadałem na początku. Czy jeszcze warto kupić srebro? Czy to już szczyt? I wchodzi na rynek tak zwana ulica? Już wam odpowiadam. Nie, moim zdaniem nie, to jeszcze nie jest szczyt zainteresowania srebrem. No już tutaj podsumowałem, dlaczego tak uważam, wyżej. Ale uważam, że to jest dopiero początek. Ludzie tak naprawdę teraz nie mają co robić ze swoimi oszczędnościami. I ci bardziej zaradniejsi, oglądający między innymi mój odcinek, czyli wy, jesteście, są świadomą grupą i robią zakupy srebra już, no, doedukowawszy się, już robią zakupy srebra świadomie. To nie jest jakiś ślepy zakup, tylko poparty już jakimiś, no nawet zdaniem innych na YouTubie, czy rozmową z dealerami, poczytaniem jakichś artykułów. Więc uważam, że ta grupa, która teraz wchodzi, to jeszcze nie jest ten owczy pęd, to nie jest jeszcze ulica, tylko to są świadomi ludzie, którzy szukają jakiegoś miejsca dla swoich oszczędności. Zaznaczę tutaj, że wiem, wiele osób powie, że to nie ma znaczenia, że Polska tak kupuje, tak dalej, Polacy kupują srebro. Tak, zgadza się. Polska jest małym rynkiem w porównaniu do Niemiec, Indii, Chin czy USA, ale pamiętajmy, to jest mały trybik i od nas też coś tam zależy, jakieś tam zapotrzebowanie też mamy. No KGHM mamy największego tutaj potentata srebra, więc coś tam ma Polska do powiedzenia na rynku srebra, ale oczywiście cała zabawa, cały hype na srebro rozegra się nad naszymi głowami. I już też odpowiedziałem na to, czy Polacy są świadomi swoich zakupów. No oczywiście, ta grupa, która wchodzi, to właśnie są ludzie moim zdaniem świadomi tego, co kupują, aczkolwiek zdarzają się różni ludzie, dlatego między innymi zrobiłem o tym odcinek, że jeśli ktoś wchodzi na rynek, to żeby uważał na te rzeczy, które wymieniłem w odcinku, macie tu w prawym górnym rogu, jak ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam, żeby się dowiedział, na co uważać, jeśli wchodzi na rynek srebra, no, przy okazji złota. I według mnie czym więcej świadomych Polaków inwestujących w metale szlachetne, tym lepiej, gdyż no, to jest jeden z środków, według mnie oczywiście, który pomoże nam łagodniej przejść przez kryzys. No, nie będę kłamał, że będzie pewnie bujało tym wagonikiem, ale zawsze będzie gdzieś tam pomocna dłoń w tych metalach szlachetnych, w tym srebrze i złocie, że łatwiej będzie to przetrwać. Są oczywiście różne inne aktywa, które trzeba mieć w swoim portfelu
i przygotować się. I nie mówię, że srebro uchroni nagle i to jest jakiś złoty graal, który uchroni nasze oszczędności i pozwoli nam zarobić nie wiadomo ile. Dlatego trzeba mądrze podejść do swoich inwestycji, oszczędności i moim zdaniem metale szlachetne są jednym z jajek w koszyku, a nie jednym wielkim jajem strusia, które gdzieś tam nie wypali, albo gdy będą nam potrzebne jakieś, podwinie nam się noga i będzie nam potrzebne, będą nam potrzebne pieniądze i będziemy sprzedawać to po niższej cenie niż żeśmy kupili. Także no, też trzeba brać na to poprawkę. Także jesteśmy na początku wielkiego hype'u w Polsce na srebro, także rynek się rozwija, będzie gdzie sprzedać, bo wiele osób martwi się, że nie będzie miał gdzie sprzedać swojego srebra. Także uważam, że najbliższa dekada będzie należała do srebra i złota w domyśle. Dobra, tyle na dzisiaj. Siema, cześć.